Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Przygotowanie do panowania Jezusa Chrystusa. Odcinek 9. Czytają Paulina Julia i Iwonna Teresa. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Maryi. Przyjąwszy te 5 prawd, należy teraz bardziej niż kiedykolwiek dokonać właściwego wyboru prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. Istnieje bowiem więcej niż kiedykolwiek fałszywych form nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, które łatwo wziąć za prawdziwe nabożeństwo. Diabeł, jak fałszerz pieniędzy oraz sprytny i doświadczony zwodziciel, zwiódł i potępił już tak wiele dusz przez fałszywe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, że każdego dnia korzysta ze swego diabelskiego doświadczenia, by potępić wiele innych, zabawiając je i usypiając w grzechu pod pozorem paru źle odmówionych modlitw i paru zewnętrznych praktyk, które im podsuwa. Tak jak fałszerz pieniędzy zazwyczaj podrabia tylko złoto i srebro, a bardzo rzadko inne metale, ponieważ nie są tego warte. Tak samo zły duch rzadko podrabia inne rodzaje nabożeństwa niż nabożeństwo do Jezusa i do Maryi, nabożeństwo do Komunii Świętej i nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, ponieważ wśród innych nabożeństw są one tym, czym złoto i srebro wśród metali. Sprawą bardzo ważną jest zatem poznanie najpierw fałszywych form nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, aby ich unikać, oraz prawdziwego nabożeństwa, aby je praktykować. Następnie wśród wielu różnych praktyk prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy poznanie tej, która jest najdoskonalsza, najmilsza Najświętszej Dziewicy, przynosząca największą chwałę Bogu i najbardziej uświęcająca dla nas, aby się do niej przywiązać. Fałszywi czciciele Najświętszej Dziewicy i fałszywe formy nabożeństwa do niej. Wyróżniam 7 rodzajów fałszywych czcicieli i fałszywych rodzajów nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, czyli czcicieli. Po pierwsze, krytycznych. Po drugie, skrupulantów. Po trzecie, powierzchownych. Po czwarte, zarozumiałych. Po piąte, niestałych. Po szóste, obłudnych. I po siódme, interesownych. Czciciele krytyczni. Czciciele krytyczni to zazwyczaj przepełnieni pychą uczeni, umysły tęgie i samowystarczalne, które w głębi ducha żywią jakieś nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, ale krytykują niemal wszystkie nabożne praktyki maryjne, jakie prości ludzie zwyczajnie i święcie wykonują na cześć dobrej matki, ponieważ nie odpowiadają one ich gustom. Podają w wątpliwość wszystkie cuda i historie przytaczane przez wiarygodnych autorów, czy zaczerpnięte z kronik zgromadzeń zakonnych, które zaświadczają o różnych przejawach miłosierdzia i mocy Najświętszej Dziewicy. Z wielkim trudem przychodzi im patrzeć na prostych i pokornych ludzi, klęczących przed ołtarzem czy przed obrazem Najświętszej Dziewicy, a niekiedy na rogu ulicy, aby tam modlić się do Boga. Oskarżają ich nawet o bałwochwalstwo, jak gdyby oddawali oni cześć kawałkowi drewna czy kamieniowi. Mówią, że oni sami nie lubią tych zewnętrznych form pobożności i że nie mają tak słabego umysłu, żeby przyjmować z wiarą tyle opowieści i historyjek, jakie się bezmyślnie powtarza o Najświętszej Dziewicy. Kiedy przytoczyć im wspaniałe pochwały, jakie święci ojcowie głosili na cześć Najświętszej Dziewicy, to albo odpowiedzą, że przemawiali oni z oratorską przesadą, albo źle wytłumaczą ich słowa. Takich fałszywych czcicieli oraz ludzi pysznych i światowych trzeba się bardzo obawiać. Wielce szkodzą oni nabożeństwu do Najświętszej Dziewicy i skutecznie oddalają od niej ludzi pod pozorem walki z nadużyciami.
Czciciele skrupuleci. Czciciele skrupuleci to ludzie, którzy boją się znieważyć syna, okazując cześć matce, poniżyć jedno, wywyższając drugie. Nie mogą ścierpieć, gdy darzy się Najświętszą Dziewicę najsłuszniejszymi pochwałami, jak to czynili święci ojcowie. Z trudem jedynie znoszą, że więcej ludzi klęczy przed ołtarzem Najświętszej Dziewicy niż przed Najświętszym Sakramentem, jak gdyby jedno było sprzeczne z drugim, jak gdyby ci, którzy modlą się do Najświętszej Dziewicy, nie modlili się przez nią do Jezusa Chrystusa. Nie chcą, aby tak często mówiono o Najświętszej Dziewicy i tak często się do niej zwracano. Oto kilka typowych dla nich powiedzeń. Po cóż tyle różańców, tyle bractw i zewnętrznych form pobożności do Najświętszej Dziewicy? Mnóstwo w tym niewiedzy. To infantylizacja naszej religii. Mówcie mi o tych, którzy żywią nabożeństwo do Jezusa Chrystusa. Nadmienię przy okazji, że często mówią o Nim, nie uchylając nakrycia głowy. Trzeba uciekać się do Jezusa Chrystusa. On jest naszym jedynym pośrednikiem. Trzeba głosić Jezusa Chrystusa o to, co jest pewne. To, co mówią, poniekąd jest prawdą, ale jeśli wziąć pod uwagę, jak to wykorzystują, aby przeszkodzić w nabożeństwie do Najświętszej Dziewicy, jest to wielkie niebezpieczeństwo i sprytna pułapka zastawiona przez złego pod pozorem większego dobra. Nigdy bowiem nie czcimy bardziej Jezusa Chrystusa niż wówczas, gdy oddajemy większą cześć Najświętszej Dziewicy, ponieważ czcimy ją jedynie po to, by doskonalej uczcić Jezusa Chrystusa, jako że zwracamy się do niej tylko jako do drogi, aby znaleźć cel, do którego zmierzamy, a którym jest Jezus. Kościół Święty wraz z Duchem Świętym błogosławi najpierw Najświętszą Dziewicę, a następnie Jezusa Chrystusa. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Nie dlatego, jakoby Najświętsza Dziewica znaczyła więcej niż Jezus Chrystus, albo była Jemu równa. Byłoby to niedopuszczalną herezją. Ale dlatego, że aby doskonalej błogosławić Jezusa Chrystusa, przedtem trzeba błogosławić Maryję. Powiedzmy zatem razem ze wszystkimi prawdziwymi czcicielami Najświętszej Dziewicy, a wbrew jej fałszywym czcicielom skrupulatom. Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Czciciele powierzchowni. Czciciele powierzchowni to ludzie, dla których całe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy polega na praktykach zewnętrznych. Smakują tylko w zewnętrznym wymiarze nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, ponieważ nie mają wewnętrznego ducha. Pospiesznie odmówią mnóstwo różańców, nieuważnie wysłuchają kilku mszy, bez należytej pobożności pójdą w procesji, zapiszą się do wszystkich bractw, nie dokonując poprawy swojego życia, nie zwalczając swoich namiętności i nie naśladując cnót Najświętszej Dziewicy. Lubią tylko to, co w nabożeństwach postrzegalne zmysłami, nie kosztując jego treści. Kiedy w swoich praktykach nie doświadczają zewnętrznych doznań, wydaje im się, że już nic nie robią, obniżają loty. Wszystko rzucają albo wszystko robią chaotycznie. Świat pełen jest takich powierzchownych czcicieli i nikt bardziej niż oni nie krytykuje ludzi oddanych modlitwie, dla których najważniejszy jest wymiar wewnętrzny, choć nie lekceważą zewnętrznej skromności, zawsze towarzyszącej prawdziwej pobożności. Czciciele zarozumiali.
Ciele zarozumiali, to grzesznicy pochłonięci swoimi namiętnościami lub miłośnicy świata, którzy pod pięknym mianem chrześcijanina i czciciela Najświętszej Dziewicy skrywają pychę, skąpstwo, nieczystość, pijaństwo, gniewliwość, przeklinanie, obgadywanie, niesprawiedliwość itd. Śpią spokojnie w swoich nałogach, nie zadając sobie zbyt wiele trudu, by się poprawić, pod pretekstem, że oddają cześć Najświętszej Dziewicy. Obiecują sobie, że Bóg im przebaczy, że nie umrą bez spowiedzi, ani nie zostaną potępieni, gdyż odmawiają różaniec, poszczą w soboty, należą do Bractwa Różańca Świętego albo Szkaplerza, albo do różnych zgromadzeń, gdyż noszą odznakę albo łańcuszek Najświętszej Dziewicy itd. Kiedy powiedzieć im, że ich nabożeństwo jest tylko szatańskim złudzeniem i niebezpiecznym zarozumialstwem, które może ich zgubić, nie chcą w to uwierzyć. Mówią, że Bóg jest dobry i miłosierny, że nie stworzył nas po to, aby nas potępić, że nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył, że nie umrął bez spowiedzi, że wystarczy dobre pekawi w godzinie śmierci. Ponadto, że są czcicielami Najświętszej Dziewicy, że noszą szkaplerz, że każdego dnia nienagannie i nie chwaląc się odmawiają na jej cześć 7 pater i 7 ave, że nawet nieraz odmawiają różaniec i oficjum do Najświętszej Dziewicy, że poszczą i tak dalej. Aby potwierdzić to, co mówią i jeszcze bardziej się zaślepić, przytaczają jakieś historie, które zasłyszeli czy wyczytali w książkach, prawdziwe lub fałszywe, to bez znaczenia, które zaświadczają, że zmarli w stanie grzechu śmiertelnego, bez spowiedzi, ponieważ za życia odmawiali jakieś modlitwy albo spełniali jakieś nabożne praktyki do Najświętszej Dziewicy, bądź zostali wskrzeszeni, aby się wyspowiadać, bądź ich dusza w cudowny sposób pozostała w ciele aż do spowiedzi, bądź z miłosierdzia Najświętszej Dziewicy otrzymali w chwili śmierci od Boga skruchę i odpuszczenie grzechów i w ten sposób zostali zbawieni. Żywią więc nadzieję, że spotka ich to samo. Nic w chrześcijaństwie nie jest tak godne potępienia, jak owa diabelska zarozumiałość. Czyż można bowiem zgodnie z prawdą powiedzieć, że kochamy i czcimy Najświętszą Dziewicę, kiedy swoimi grzechami kłujemy, przebijamy, krzyżujemy i bezlitośnie znieważamy jej Syna Jezusa Chrystusa? Gdyby Maryja z zasady ocalała przez swe miłosierdzie takich ludzi, to pozwalałaby na zbrodnię, pomagałaby krzyżować i znieważać swojego Syna. Kto ośmieliłby się kiedykolwiek tak pomyśleć? Twierdzę, że takie nadużywanie nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy, które po nabożeństwie do naszego Pana w Przenajświętszym Sakramencie jest najświętsze i najpewniejsze, to dopuszczanie się straszliwego świętokradztwa, które po świętokradztwie niegodnego przyjęcia komunii jest największe i najmniej zasługujące na przebaczenie. Przyznaję, że aby prawdziwie czcić Najświętszą Dziewicę, wcale nie trzeba koniecznie być tak świętym, żeby unikać wszelkiego grzechu, jakkolwiek należałoby sobie tego życzyć. Jednak trzeba przynajmniej, proszę dobrze zwrócić uwagę na to, co teraz powiem. Po pierwsze, mieć szczere postanowienie unikania przynajmniej każdego grzechu śmiertelnego, który znieważa zarówno matkę, jak syna. Po drugie, zadawać sobie trud, aby unikać grzechu. Po trzecie, należeć do bractw, odmawiać cały różaniec, jego część lub inne modlitwy, pościć w soboty i tak dalej. Jest to cudownie pożyteczne dla nawrócenia zatwardziałego nawet grzesznika.
A jeśli takim jest mój czytelnik, gdyby jedną nogą wpadł w przepaść, radzę mu to, jednak pod warunkiem, że będzie praktykował te dobre uczynki tylko po to, aby otrzymać od Boga, za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, łaskę skruchy i przebaczenia grzechów oraz zwalczenia swoich nałogów, a nie po to, by spokojnie trwać w stanie grzechu, wbrew wyrzutom sumienia, przykładowi Jezusa Chrystusa i świętych oraz zasadom świętej Ewangelii. Czciciele nie stali. Czciciele nie stali to ci, którzy oddają cześć Najświętszej Dziewicy dorywczo i kapryśnie. Raz są żarliwi, kiedy indziej letni, raz wydają się gotowi na wszystko, aby jej służyć, a wkrótce potem są jakby nie ci sami. Najpierw podejmują wszystkie formy pobożności do Najświętszej Dziewicy, zapiszą się do jej bractw, a potem nie przestrzegają wiernie ich reguł, są zmienni jak księżyc, a Maryja kładzie ich pod swoimi stopami razem z sierpem księżyca, ponieważ są zmienni i niegodni, by ich zaliczyć do sług tej wiernej dziewicy, których znamionuje wierność i stałość. Lepiej jest nie podejmować się tylu modlitw i pobożnych praktyk, a spełniać niewiele z miłością i wiernie, wbrew światu, diabłu i ciału. Czciciele obłudni. Istnieją jeszcze wśród fałszywych czcicieli Najświętszej Dziewicy czciciele obłudni, którzy skrywają swoje grzechy i nałogi pod płaszczem tej wiernej dziewicy, aby w oczach ludzi uchodzić za kogoś, kim nie są. Czciciele interesowni. Istnieją jeszcze czciciele interesowni, którzy uciekają się do Najświętszej Dziewicy tylko po to, by wygrać jakiś proces, uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa, wyzdrowieć z jakiejś choroby czy dla jakiejś innej potrzeby tego rodzaju, bez której zapomnieliby o Maryi. Jedni i drudzy są fałszywymi czcicielami, którzy nie są mili Bogu ani Jego świętej Matce. Uważajmy więc bardzo, by nie należeć do czcicieli krytycznych, którzy w nic nie wierzą, a wszystko krytykują. Czcicieli skrupulantów, którzy boją się, by nie czcić nadmiernie Najświętszej Dziewicy z szacunku do Jezusa Chrystusa. Czcicieli powierzchownych, których cała pobożność polega na zewnętrznych praktykach. Czcicieli zarozumiałych, którzy pod pozorem fałszywego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy tkwią w swoich grzechach. Czcicieli niestałych, którzy lekkomyślnie zmieniają swoje pobożne praktyki albo zupełnie je porzucają przy najmniejszej pokusie. Czcicieli obłudnych, którzy wstępują do bractw i występują w barwach Najświętszej Dziewicy, aby uchodzić za dobrych. I wreszcie czcicieli interesownych, którzy uciekają się do Najświętszej Dziewicy tylko po to, aby dostąpić uwolnienia od dolegliwości cielesnych lub uzyskać dobra doczesne. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, ciało Chrystusowe, zbaw mnie, krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen.